Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które chciałby opierdolić każdy drillowiec, czyli na magazynie, gdzie znajdują się wszystkie prawie parki świata. A jest ze mną Piotrek, jest właścicielem tych parek. Powiedz mi, ile parek jest aktualnie w samochodzie i ile czeka w magazynie? W aucie jest mniej więcej 200 par. Ciężko nam to powiedzieć na teraz, bo musimy to jeszcze raz przeliczyć. Natomiast 200 to jest minimum. W magazynie jest około 400, ale zaraz zobaczycie, co teraz przyjechało. Wartość butów, które są w tym aucie, czy przekracza wartość auta? No, tego auta na pewno. Pracowałem kiedyś w pewnym sklepie i widziałem tam dużo par butów, ale jestem ciekawy, jak to wygląda na takim magazynie podziemnym, bo to jest trochę jak takim bunkrze, nie? Bunkier streetwearowca. Jesteśmy właśnie już w bunkrze streetwearowców. Idziemy pochować buty i zobaczymy jakieś najciekawsze parki. Podobno tutaj pochowany jest wujek Rada. Z jego żartami najśmieszniejszymi. Ja mam dobrą radę, żeby streetwearowcy nie słuchali wujka. To mi się kojarzy, jak są te wojny magazynowe. No, że wchodzisz tylko na 30 sekund i tak... Tak, obejrzysz sobie, co. Ale tutaj jest... już bym wiedział, że warto zainwestować trochę siana, jak już widzę pudełka. Zapraszamy na schodki. Jak widzieliście, magazyn jest naprawdę spory. Niestety nie mamy tam światełka, więc musieliśmy tutaj sobie wyjść, jakoś poradzić. Jakbyś pokazał jakieś najciekawsze, najrzadsze, najdroższe parki, które właśnie tam chowasz. Zacznijmy od bardzo rzadkiej i na pewno drogiej, czyli oczywiście w DS-ie, Vapor Max z Off-White'em. To jest idealny temat dla drillowców. Jak najbardziej, chociaż... Dla bogatych drillowców. Dla bogatych drillowców. Dla tych na przykład z tymi fejkowymi Rolexami u was na filmach. Ile taki bucik teraz? Jak mi dasz 3,5, to jest twój. O, no to ci nie dam. Także taka fair cena. Kupiłem je personal, ale jak moja narzeczona mnie w nich zobaczyła, powiedziała, że wyglądam jak patus, więc z bomby. Albo narzeczona, albo wapory. Co to jest? Ciekawe, czy poznasz... Jedyneczki. Czy poznasz po kodzie, co to jest? Poczekaj. Kurde, wiem tylko, że to są jedynki lowy. Ale i czarne. O, nie do końca czarne. Travisy? I to jeszcze OG. Ile? Takie coś teraz. Kołodychy. Kołodychy. W tym rozmiarze kołodychy. To jest 11,5, więc też rzadki rozmiar. Czemu w ogóle masz boksa zamienionego? Spytaj Nike. Takiego ci wysłali? Jak skupowałem pary, to po prostu takiego dostałem i tyle. No, uznałem, że to mój rozmiar, więc nie będę płakał, bo jak się nie sprzedadzą, to wiadomo, co się właśnie nie stanie. Ciężko może być ze sprzedażą, bo ciężko, żeby ktoś ci uwierzył, nie? To znaczy, były na nie legit checki robione, oczywiście niektórzy znają się bardziej. Ja, mając tą parę drugą w domu, jestem w stanie powiedzieć, czy to jest oryginał, czy fake. I to, z czystym sumieniem mówię, jest 100% oryginał. No tylko Nike zjebało sprawę z pudełkiem. Jeśli się znajdzie chętny, to negocjacje jak najbardziej wchodzą w grę. Zadałem storkę i już pewien drillowiec napisał do mnie, gdzie to jest, bo chciałby zapierdolić parę butów. Dobrze, że jesteśmy w bunkrze Bin Ladena i nas tutaj nie znajdą. Także pokazuj dalej, co tutaj masz. Tutaj jest parka, do której mam wielki sentyment. Cały czas się noszę z wystawieniem jej, nie wystawiam ją. Raz ją wystawiłem, zdjąłem ją po paru minutach. Dla wielu z was to może być coś, co niedawno miało premierę. Trójeczki. Trójeczki jednak nie reimagine. Prawdziwe white cementy, free throw line. I teraz może niech ktoś w komentarzu napisze, co ta linia na tym bucie oznacza. A z takich ciekawostek też widziałem ostatnio, jak był koncert na Super Bowl, że właśnie Eminem miał personalizowane trójki z jego logiem. Się zastanawiałem w ogóle, czy będą w sprzedaży i też w ogóle są jakieś pogłoski, że danki będą. Ja jestem mega fanem, także chciałbym je dostać personal, chociaż mogą być ciężko dostępne. Raczej. Będą na pewno ciężko dostępne. Mi się marzą tak samo czwórki z Eminemem. Oj, ale tak. Wiadomo, że to tak. Jedną trzecią magazynu musiałbym oddać za jednego buta. Ich jest chyba tylko kilka par, więc ciężko tak naprawdę. No chyba rzadsza para, jaka mi przychodzi do głowy, to są danki Travisa z PlayStation. Coś. One są warte, takie buty, moim zdaniem, ja mówię, że one są warte tyle, ile jesteś w stanie zapłacić i za ile możesz je sprzedać. Dobra, to opowiedz, o co chodzi z tą linią, bo sam jestem tak naprawdę ciekawy, bo nie mam pojęcia. A więc tak, Jordany nazywają się Free Throw Line, czyli linia rzutów osobistych, nie bez powodu. Właśnie w takich trójkach Jordan wygrał konkurs wsadów w NBA, a lewą nogą nadepnął na linię rzutów osobistych i stamtąd się wybił i zapakował piłę do kosza. Także to cała historia linii na butach. Mamy Nike SB.
To jest drugi najstarszy but w tym magazynie. A takich to szczerze sam nie widziałem nigdy. Który jesteś rocznik? 97. No to jak wyszły, to miałeś 7 lat. To są wysokie Dunki SB Dinozaur Junior. Czemu dinozaury się nazywają? Bo mają napis dinozaur. Z tego co wiem, to była kiedyś kreskówka, która w Polsce nie była emitowana, była bardzo popularna w Stanach, na tyle, że zrobili z nimi buty. Ile taki bucik teraz? No to jest właśnie to, o czym gadaliśmy przed chwilą. To jest tak naprawdę tyle, ile jesteś w stanie zapłacić. Można się sugerować askami na stoku. Gdyby ktoś mi zaproponował 3, bym nie sprzedał. Przy piątce bym się zastanowił. 5 koła. Złotych. Tak. Okej. Okay. Ostatnie pudełko. Cortez Multipack. Mimo, że nie jestem fanem Cortezów, to do tej pary też mam spory sentyment. Pierwsze Cortezy wyszły, jeśli dobrze pamiętam, 72 rok. Ta para jest wydana na dziesięciolecie Cortezów. One były wysyłane w takim podwójnym boksie? Tak, dokładnie. Czyli jak kupowałeś, to dwie parki od razu. Tak, natomiast wiadomo, nie kupowałem ich z Nike, no bo jak to wychodziło, to jeszcze nawet nie byłem w planach. To są akurat pary, których moim zdaniem wycenić się nie da. Bo tak jak widziałeś, tam to wygląda jak totalnie zwykły Cortez. Natomiast dodatkowo, jeśli chodzi o historię tego buta, kiedy wyszedł, dasz mi dychę, nie wiem czy oddam. Dasz mi dwie, zastanowię się, nie da się tego wycenić. Kurde, miosy mi się nie siedzą. A to by siedzą? Założyłbyś? Ani trochę. Pokaż mi buta na drillowca. I powiedzmy, że chcesz sobie pod złote tarasy posiedzieć, pochillować, powiercić hajs, jaki but byś mi zaproponował? Już ci proponuję buty dla drillowca. Tego przerysowanego drillowca oczywiście. Co to kurde? To jest tak. Tego to nie widziałem nawet. Poziom umysłowy drillowca warszawskiego. To wydaje mi się, że będzie w sam raz na jego stopę. Dopasowanie do wieku. Buty dla prawdziwych drillowców, znaczy tych polskich drillowców, bo wiadomo, że w Polsce nie ma prawdziwych. Tam są niby te ludki, jak oni się nazywają ci śmieszni? Alberto i tak dalej. To jakby to te kasztany, to wiecie. Ja się nie odzywam, nie chcę być ganiany potem gdzieś. Ja mogę być ganiany. Alberto to kasztan. Dobra, czwóreczki, standard, black canvasy. Czwóreczki, black canvas. No i druga opcja. Dla drillówki na przykład. Jakbym chciał z dziewczyną pójść na randkę. Możesz ją zabrać na randkę gdzieś tam na schodki nad Wisłą na przykład. Kupić jej kiełbę z grilla, zobaczymy jaką kiełbasę potem ona tobie zafunduje. Także dla drillownicy też czwóreczki z Thunderem. Piotrek zniknął, bo tam jakaś afera jest. Słuchaj, a ty byś mógł mi opowiedzieć jeszcze o jakiejś tutaj parkę? Drillowcy przyszli. Jakbyś mógł mi opowiedzieć jeszcze o jakichś tutaj parkach ciekawych. Tak, tak. Dwie najmocniejsze pary z naszej dostawy i pierwsza z 2020 roku, są to żółte Grateful Dead SB-ki. Cenowo myślę około 4,5 tysiąca złotych na ten moment. W teledysku Malika je widziałem. Tak? A to ja nawet nie, ja nie słucham takiej muzyki, bo jakby... To taką, co po hiszpańsku preferuję gdzieś tam prawdziwy rap. GM2L, tak? Jak coś, to mnie nie ścigajcie, ja tego nie mówię, to oni wszystko gadają. Nie 2021 rok, niebieskie Supreme SB-ki. Według mnie cenowo... Trzy kolorystyki na ten moment. Tak, 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 tak. Cztery kolorystyki. Cztery. Cztery kolorystyki. Czarna, niebieska, bordowa i jaka jeszcze? I zielona. Która najbardziej mi siedzi? No, próbuję być też drillowcem, więc oczywiście te czarne i gdzieś tam one trzymają ile fajne taki cenę. Bucik? Ten bucik strzelam około trójki. Dobra, dzięki bardzo, uciekam. Miłego. Dzięki. Na razie.